dobrze. Czy... Wiedźmin 3 najlepszy. Także hej, ja jestem RaFox i jak widzicie, Wiedźmin 3 dostanie w tym miesiącu swój port na Nintendo Switch. Mianowicie to będzie najgorsza wersja gry, ale ja chętnie w nią zagram. Gra będzie działać oczywiście w 25 klatkach i będzie miała dość mocno przyciętą grafikę. Jaka będzie rozdzielczość? Mówiłem to już w pewnym materiale, ale powtórzę. W trybie przenośnym będzie to 540p, czyli połowa tego, co mamy na konsolach 8 generacji, czyli PS4 i Xbox One. Switcha nie zaliczam do tej generacji, ponieważ technicznie należy on nadal do 7. A w trybie zatokowanym będzie działał w 720p, czyli nie najgorzej. Jaka będzie cena Wiedźmina? No 250 zł. Co prawda jest to Complete Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami i w ogóle. No ale według mnie ta gra powinna kosztować nie 200 zł, tylko 150 zł. Czemu 150 zł? Ponieważ na innych platformach ze wszystkimi dodatkami możemy tą grę już dostać za 50 zł. Więc według mnie cena powinna być o wiele niższa. Nawet powinna się wahać między 120 zł a 150 zł, bo jednak płacimy za nową grę, tylko płacimy za w sumie 4-letnią grę, a to już nie jest nowa gra. Ale mimo tego myślę, że Wiedźmin na Switcha bardzo dobrze sobie poradzi i myślę, że sprzeda minimum 5 milionów kopii. Dlaczego? Ponieważ Wiedźmin na Switchu w sumie nie ma konkurencji. Zeldy nie liczę, bo to jest tak jakby ekskluzyw dla Nintendo. No i dla mnie w ogóle te gry nie są podobne. Dla niektórych tak, ale nie wnikam. Nie ma takiej innej gry, która wygląda tak samo jak Wiedźmin i polega na tym samym. Więc Wiedźmin, no myślę, że będzie miał murowany sukces, ale nie wiem, czy gracze się nie zrażą co do grafiki, ponieważ grafika nie jest najładniejsza, ale pewnie fanboje Nintendo powiedzą, ale grafika w grach nie jest najważniejsza. No cóż, dla niektórych jest, dla niektórych nie. To tyle, widzimy się za kilka dni, za pewien czas, pa pa.